Czwartek, 7 grudnia, zaczynamy raport. Jakub Pochwyt, witam i zapraszam. Brat Bronisław Malicki ze złotą odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Trwa akcja Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. Święty Mikołaj zainaugurował wodzisławski jarmark bogonarodzeniowy. Od ponad 23 lat jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach. Świat osób niepełnosprawnych rozumie jak mało kto, co pozwala mu z poświęceniem, a zarazem profesjonalizmem wykonywać swoją pracę. W starostwie powiatowym w Gliwicach kamilianin, brat Bronisław Malicki, został uhonorowany za swoje dotychczasowe działania. Ostatniego dnia listopada podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego otrzymał brat Bronisław Malicki, długoletni dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zakon Ojców Kamilianów w Pilchowicach. Brat Malicki jest bardzo szanowany i wśród swoich podopiecznych, ale także jest bardzo szanowany w środowisku sołectwa Pilchowice i gminy Pilchowice i całego powiatu. Dlatego należy się to odznaczenie na pewno bratu Malickiemu i życzymy mu wszystkiego dobrego. Dla mnie, tak szczerze mówiąc, do tej chwili było dla mnie zaskoczenie, bo to jest takie wyróżniająca oznaka i to licząca się w województwie śląskim. Także jeżeli byłem wydelegowany czy wytypowany na tego znaczenia, nie spodziewałem się nawet do tej chwili, nie czuję tego, po prostu zaskoczony jestem mile. Brat Bronisław Malicki zawodowo pracuje od 40 lat, a dyrektorem DPS-u dla dzieci i młodzieży w Pilchowicach został 1 września 1994 roku. Swoją funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego. Ja kiedyś zawsze mówiłem, że mam wspaniałych mieszkańców, wspaniały personel. Także dzisiaj z całą świadomością powiem, że mam złotych mieszkańców i złoty personel, bo to jest wyróżnienie jak nie tylko dla mnie, bo ja tylko prowadzę ten temat, to jest ogólne takie wyróżnienie dla mieszkańców i pracowników. Jest to, tak jak powiedziałem, wielki moment. Rzadko kiedy na sesjach honorujemy tak wspaniałych ludzi, ale to po prostu się należy. To jest wielki człowiek ziemi gliwickiej. Bratu Bronisławowi Malickiemu życzymy przede wszystkim zdrowia, a także niesłabnącego poczucia humoru, które towarzyszy zakonnikowi na co dzień. Trwa akcja Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo. W jej ramach na wybranych stacjach diagnostycznych można sprawdzić prawidłowość działania oświetlenia w samochodach. Sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest wadliwe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności wzrasta prawdopodobieństwo potrącenia pieszego. O szczegółach w spocie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W roku 2015 w maju na polskich drogach zginęło 25 pieszych, natomiast w grudniu tego samego roku aż 171. W tym okresie jesienno-zimowym szczególnego znaczenia nabiera kwestia prawidłowości oświetlenia jezdni przed pojazdem. Kierowca, który ma źle wyregulowane światła i które świecą zbyt blisko przed jadącym pojazdem, może zauważyć pieszego praktycznie na masce swojego samochodu. Z kolei, jeżeli w samochodzie światła będą ustawione zbyt wysoko, to będziemy oślepiali innych kierowców. W ostatnim czasie nasiliło się takie zwjawisko montowania w samochodach tzw. pseudoksenonów, czyli świateł, które emitują kilkukrotnie większe natężenie światła niż te prawidłowe światła homologowane. Taki kierowca stwarza ogromne zagrożenie na drodze, bo po prostu oślepia wszystkich kierowców. W ramach naszej akcji kładziemy przede wszystkim nacisk na edukację i profilaktykę. Natomiast jeżeli chodzi o pojazdy, które są wyposażone w światła, które zagrażają bezpieczeństwu, to tu policjanci będą jednak reagowali w sposób kategoryczny.
kiedy kierowca musi korygować wysokość ustawienia świateł sam. Kiedy ten pojazd jest pusty, powinien mieć ten korektor ustawiony na zero i teraz w zależności od obciążenia tego pojazdu powinien obniżać te światła tak, żeby nie oślepiać innych kierowców nadjeżdżających z przeciwka. Samemu nie do końca da się ustawić dobrze światła. Najlepiej jest to jednak zrobić na stacji kontroli pojazdów, gdzie przy użyciu profesjonalnego sprzętu fachowcy sprawdzą nam te światła, czy one rzeczywiście prawidłowo działają. Mamy zaproszonych do współpracy kilkaset stacji kontroli pojazdu, na których w wybranych terminach będzie można bezpłatnie dokonać kontroli tych świateł. Apeluję do każdego kierowcy, że Twoje światła, Twoje bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ubrana na czerwono postać z białą brodą rozpoczęła wczoraj wodzisławski jarmark bożonarodzeniowy. Przez najbliższe dni na wodzisławskim rynku będą miały miejsce m.in. festiwal moczki, wigilia z mieszkańcami, ice show oraz koncert zespołu Phil, na który zaprasza sam Piotr Kupicha. 3, 2, 1 i choinka jest! Wodzisławski jarmark bożonarodzeniowy wystartował, rozpoczął się tradycyjnie w Mikołajki. 3, 4. Jarmark potrwa do 18 grudnia, w tym czasie będzie się wiele działo. Trzeci festiwal moczki, bardzo serdecznie zapraszam. Niesamowite przepisy jak co roku, a także bardzo gorący weekend mimo zimy, czyli weekend, który rozpoczynamy już 15 grudnia. Ice show 16 fil, 17 wigilia z mieszkańcami. We wspólne kolędowanie na rynku włączy się zespół Phil. 16 grudnia widzimy się bardzo blisko świąt. Będzie taki koncert wyjątkowy, bo będzie trochę kolędowo i trochę rockowo, lirycznie. Będzie po prostu piękny nastrój. Który właściwie już dziś jest tutaj obecny. Miasto bowiem wystroiło się na święta. Wystroił się jak co roku coś innego. Każdy znajdzie ciekawe elementy. Warto przyjść i zrobić sobie pamiątkowe rodzinne zdjęcia. Tradycyjnie podczas jarmarku na rynku stanęły świąteczne stoiska, w których można się zaopatrzyć w świąteczne strojki i smakołyki. Najpierw byli przesłuchiwani, później poddawani ocenie. Ci najlepsi zaprezentowali się na scenie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Tutaj bowiem odbyła się 8. gala konkursu gawędziarskiego Fedrowani w Godce. Fedrują, choć wcale nie zjeżdżają pod ziemię, bo oni fedrują w Godce. W Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się 8. gala konkursu gawędziarskiego Fedrowani w Godce. Moja mamulka nauczyła mnie godać po śląsku. Po śląsku nauczyła mnie godać babcia. Witam was wszystkich pięknie. Szczęść Boże. Mianuję się Karolina i przyjechałam ze swoimi ojcami z Rogowa. Witam was pięknie. Nazywam się Bernatka, a opowiem wam o naszych pięknych wilfach. Gala była podsumowaniem listopadowych konkursowych przesłuchań, które odbyły się w Wodzisławskim Centrum Kultury. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych prezentowali monologi opowiadające o śląskiej rodzinie lub tradycjach górniczych. Mój tekst był o pultach, czyli o gołębiach. Myślą przewodnią dzisiejszego konkursu jest górnik, człowiek odkrywca, który codziennie boryka się z ciężką, trudną i zarazem niebezpieczną pracą i codziennie zjeżdżając na dół modli się do świętej Barbary, żeby go nie zasuło i żeby szczęśliwie wyjechał do swojej familii. Podczas gali obok występów gawędziarzy publiczność miała okazję posłuchać znanych śląskich piosenek, a także zobaczyć występy zespołu pieśni i tańca Władysławia pod tytułem Górnik Odkrywca. Zaczniemy od utworu Witajcie mili goście, tak aby przywitać całą publiczność. Zespół pieśni i tańca Władysławia zatańczy dzisiaj tańce śląskie, bo to fedrowani w Godce. Między innymi sztandarowy trojak, poleczki, walczyki, racibusz. To nasze tradycje i korzenie, dlatego trzeba je pielęgnować. Jako że bilety na ten koncert rozeszły się jak świeże bułeczki, koncert odbędzie się ponownie, tym razem 5 stycznia. Jastrzębska Spółka Węglowa rozszerza katalog międzynarodowej współpracy. Tym razem spółka porozumiała się z indyjską firmą produkującą stal. Porozumienie ma ułatwić JSW sprzedaż surowca na azjatycki rynek i pozyskać nowe kontrakty. Jastrzębska Spółka Węglowa rozpoczyna współpracę z indyjską firmą Jindal Steel and Power Limited. Jak czytamy w komunikacie spółki, ta współpraca umożliwi indyjskiej spółce rozszerzenie działalności oraz współpracę w realizacji nowych projektów, a JSW umożliwi wykorzystanie potencjału oraz optymalny rozwój zgodny z przygotowywaną aktualnie długofalową strategią spółki.
Tarnogórscy policjanci ponownie wcielili się w rolę Mikołajów i odwiedzili chore dzieci. Leczone w tamtejszym wielospecjalistycznym szpitalu powiatowym, mundurowi Mikołaje rozdawali prezenty obłożnie chorym maluchom, ale każde dziecko przebywające w szpitalu mogło liczyć na słodki upominek czy sympatyczną maskotkę. Policjanci niejako przy okazji przypomnieli też milusińskim, jak należy się zachowywać i na co zwracać szczególną uwagę, poruszając się pieszo po drogach. W podobnej akcji wzięła udział Jastrzębska Komenda. Mundurowi odwiedzili przedszkole specjalne w wojewódzkim szpitalu rehabilitacyjnym. W roli prezentów wystąpiły odblaski i specjalne opaski ratownicze. Tu maluchy również przestrzegano przed zagrożeniami czyhającymi na nieuważnych pieszych na drogach. Z kolei policjanci z Żorskiej i Jastrzębskiej drogówki ścigali wczoraj kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pościg ciągnął się przez oba wspomniane miasta. Kierowca ostatecznie wypadł z drogi. Jak się okazało, używał on tablic rejestracyjnych z innego pojazdu, a jeden z pasażerów miał przy sobie dopalacze. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Była lekcja historii z opowieściami, które trudno znaleźć w szkolnych podręcznikach. Nie zabrakło też patriotycznych pieśni, a przede wszystkim wspomnień związanych z Józefem Piłsudskim. W taki właśnie sposób Rybnicki Oddział Związku Piłsudczyków obchodził 150. rocznicę urodzin marszałka. 5 grudnia 1867 roku urodził się Józef Piłsudski, jedna z najważniejszych postaci w historii naszego kraju. Dokładnie 150 lat od tego wydarzenia Rybnicki Oddział Związku Piłsudczyków zorganizował uroczystość, podczas której wspominano marszałka. Wyzwoliciel narodu, przyszły twórca naszej ojczyzny i przyszły ostatni zwycięski naczelny wódz Wojska Polskiego. To jest bardzo ważne, żeby młodzież dzisiejsza wiedziała, co to jest historia, co to był nasz marszałek, bo różnie to bywało, różnie się mówiło na ten temat, to był naprawdę wspaniały człowiek. Dzięki naszym działaniom chcemy społeczeństwo nauczyć patriotyzmu i miłości do ojczyzny, przekonuje pułkownik Tadeusz Dłużyński, prezes Rybnickiego Oddziału Związku Piłsudczyków. Ja na pytanie, co to jest patriotyzm, to odpowiadam jednym zdaniem. Patriotyzm polega na tym, żeby nie pytać się, Polsko, co ty dla mnie zrobisz, tylko trzeba powiedzieć, Polsko, co ja mogę dla ciebie zrobić. Wydarzenie, które odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku, rozpoczęło się od rysu historycznego, który przedstawił zebranym pułkownik Dłużyński. Nie zabrakło również patriotycznych pieśni. Mamy śpiewniki dla wszystkich i chcemy wszystkich rozśpiewać piosenkami, piosenki patriotyczne przede wszystkim. Tutaj panie już śpiewały z żołnierzami i z kombatantami, a my dzisiaj będziemy to kontynuować. Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze. Miał 67 lat. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym, czwartkowym wydaniu serwisu Raport. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.